O nie, zapomniałem. Zapomniałem, który tam wybrałem. Okej, czyli w pokoju 8 wybrać drzwi prawe. O, udało się. Ile? Okej, dobra. Już myślałem, że to będzie podpucha kolejna. Czy to już jest koniec? Błagam. O nie, znowu oni. Znowu oni. Zostaw mnie. Mogę tu wejść. Ja nie powinienem tu wchodzić. Znowu on. Chodź tu, śmieciu, już nie uciekaj. Daj mi to dokończyć. No, ale z niego śmieć. Nasłał na mnie kolegę i uciekł. Rozumiesz, przez co przechodzę? To nie tylko ten wypadek. To wszystko zostawiło mnie naznaczonym na całe życie. Straciłem wszystko. To był pokój, w którym się... znajduje księżniczka. No tak. Czy to już jest ostatnia ucieczka? Błagam. Błagam, niech to już będzie ending. Bo muszę przyznać, że to już się trochę męczące robi. Ale muszę przyznać, to jest jeden z najlepszych... To chyba nawet nie jest gra EXE, bo ona nie jest nawiedzona, mi się wydaje, że po prostu twórca przedstawia swoją historię. O Boże. Bo zwykle premis takich gier EXE jest taki, że gra jest nawiedzona. Tu mi się wydaje, że gra nie jest nawiedzona, tylko twórca jakby stworzył ją, żeby poradzić sobie ze swoją traumą. Cholera, to jest... Trzeba prawie perfekcyjnie przejść. Nie mogę się zatrzymać nawet na chwilę, a te przeszkody tego wymagają. No właśnie. To jest akurat irytujące w tej grze. Tak szczerze. Ale muszę przyznać, że nie jest niesprawiedliwa, no nie? Że nie ma żadnych chamskich pułapek ani nic, po prostu jest trudna. Oczywiście jestem zbyt dużym gamerem, żeby się dać. To koniec? Your fault, tak, cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, moja... Nie mogę kursora przesunąć. Kursorem, dobra, może jednak to był zły pomysł. Okej. I powiedz mi, Scott, jak przeżyłeś tą sytuację? Street Racing, press escape to quit. What? Tak, to na pewno chodzi o jakiś... wypadek. Chwila. Bo chcę to jak najszybciej skończyć. Czy to mam zrobić? O, to nawet wygląda jak takie stare gry. No sagi. Nie, czyli chyba muszę to przejść. Okej. Podoba mi się też, że ta gra tak eksperymentuje z tym wszystkim. I muszę przyznać, to jest chyba na tą chwilę mój ulubiony fangame EXE, jeśli chodzi o stronę z Mario, bo to się stara przekazać naprawdę historię. Jest historia o tym jakimś wypadku, o którym jeszcze zbyt dużo nie wiemy. Jest ten twórca, który zawsze chciał robić gry, zaczął je robić, ale jakiś wypadek spowodował, że... No, że tak średnio sobie z tym radzi. I to wpłynęło na jego gry. Zaczęły opowiadać o tym wypadku. A się zmieściłem. O mój Boże, ale to nie gamer. O nie. Nie mam pojęcia, czy coś mogę zrobić. No nie każcie mi w to tak długo grać. O mój Boże. Ja już nie mogę sterować. To była noc na ciemnej ulicy. Tata jechał szybko. Pytałem go o losowe rzeczy. Zaczynał się denerwować. I przez to zaczęliśmy jechać coraz szybciej i szybciej. O wow. W pewnym momencie zacząłem... Oni zjeżdżają na lewy pas. W pewnym momencie zacząłem się bać prędkości, z jaką jechaliśmy. Usłyszałem głos dźwięk ciężarówki. Z jednego momentu będę mi... No tak. Teraz jest kwestia, czy twórca gry to jest kierowca, czy to jest właśnie ten dzieciak. I ten dzieciak możliwe, że mieli jeszcze jakiegoś jednego pasażera, którym był na przykład brat. I to może ten brat zginął w tym wypadku. Co prawda ta prędkość, którą jechali i zderzenie z ciężarówką, wydaje mi się, jakby nikt nie miał z nich przeżyć, więc może gra jest zrobiona przez ducha. To okropne. Ciężko mi sobie wyobrazić, jak się czułeś w tym momencie. Żeby być szczerym... A, to już mówi protagonista. Żeby być szczerym, myślę, że wypadek to był moja wina. Nie wiem, jak się sobie z tym poradzić. Jest coś, co chciałem ci powiedzieć. Widzisz, ostatnimi dniami zrobiliśmy autopsję na zwłokach twojego taty i zrozumieliśmy coś, co możesz się przez to poczuć trochę, cudzysłów, lepiej. Był pijany, prawda? O mój Boże! Deceased's name. Cause of death after... Aha, no to już się dowiedzieliśmy, że to chodzi o tą ciężarówkę. Ten opis jest okropny. Ja wiem, że tak się opisuje, ale... A, ciarki mam. Alkohol in the system. Dokładnie. Był chory przez duże spożywanie alkoholu i był właśnie pod wpływem alkoholu podczas tego wypadku. Based on autopsy. Dokładnie. Wyniki mówią, że jego syn, który się przez to wszystko obwinia, czyli nasz Scott, nie był w żaden sposób odpowiedzialny za wypadek. Był po prostu dzieciak. On miał... ile? Kiedy robił pierwszą grę, wydawał się jeszcze taki spokojny, więc wydaje mi się, że to właśnie było gdzieś mniej więcej, jak on miał 14-15 lat. Więc... był po prostu taki ciekawy dzieciak, który po prostu się pytał o coś, o różne rzeczy taty. I nagle się stało to, co się stało. I on się za to obwiniał, bo przecież rozpraszał wtedy go. Ten potwór. Więc to nigdy nie było tak, jak myślałem. Nie byłeś niczemu winny. Byłeś tylko dzieckiem. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Ja... Dziękuję ci, oficerze, panie policjancie. Dziękuję. O wow, what? Co to jest? Ale ta gra jest dobrze zrobiona. Mi się podoba. I to jest ich zdjęcie, prawda? Po bokach są jakieś wycinki z gazet. Ale są odwrócone. To jest pewnie Scott, nasz protagonista. The end. Muzyka w tle, jakie mam ciarki, Boże. Okej, więc mogę w 100% powiedzieć, że to był chyba... Nie chyba, na pewno najlepszy Mario.EXE fangame, w jaki zagrałem. Wow. Ta historia mniej więcej do mnie trafiła, ponieważ głównie mi chodzi o ten aspekt, że twórca tych gier, w które teraz graliśmy, to się cudzysłów twórca, jak był mały, to właśnie bawił się w tworzenie gier i te gry były jego wyrażeniem jakby tego, co czuje, z czym ja się w miarę utożsamiam, więc to naprawdę trafiło prosto w serduszko, no nie? I jeszcze było straszne, jak się gra otworzyła pierwszy raz, jak się zamknęła, to się tak wystraszyłem. Escape to exit, okej. Okay. O, nawet jest strona, what? Michael Williams has died in tragic collision, leaving his son injured. Co to jest? Ale to jest dobrze zrobione. To są naprawdę wiadomości, bo tu jest o Taylor Swift i tu się otwiera naprawdę strona. What? Okej. Okay. Świetna gra. Nawet mi otworzyło naprawdę artykuł, znaczy BBB News, widzę tutaj, że jest podstawione, ale to wygląda legitnie. Londyn 6 stopni. Main article is fake. Creator on fake news. A! No. Mogę zrobić! O, to jest bardzo dobre. Okej, to jest mój ulubiony fangame EXE, bo tylko przez to, że mi dał ten kreator. Ja dziękuję bardzo. Uwielbiam tą grę. Żegnam.